Osią i motywem przewodnim był Euro 2012. Chęć pokazania światu, mówiąc górnolotnie, kibicom, którzy przyjadą, nowe, zmienione oblicze Pragi Południa. To się w dużej mierze udało. Chcieliśmy wydobyć naturalne walory naszej dzielnicy. Trochę z nieba spadło nam przyznanie Euro 2012 i decyzja o budowie Stadionu Narodowego w miejsce Stadionu Dziesięciolecia. Czyli to dzielnica sportu. Chcieliśmy, żeby czymś wyróżnić tą dzielnicę, to dzielnica sportu. Rozpoczęliśmy budowę obiektów sportowych przyszkolnych i obiektów ogólnodostępnych. Dwa orliki i około 30 różnych obiektów sportowych na terenie dzielnicy. Drugi walor naszej dzielnicy to bardzo ciekawe ukształtowanie terenu. Piękny park Skaryszewski, sporo zieleni, zbiorniki wodne połączone kanałem. Dlatego też kontynuowaliśmy budowę parków. Park Znicza, park nad Balatonem, pierwszy wybudowany od podstaw park w prawobrzeżnej Warszawie po II wojnie światowej. To również dbało się o przestrzeń publiczną. Skwery 1831 roku, skwer Paca, no i to, co jest naszą wizytówką, plac Szembeka, oddany w ubiegłym roku. To drugi wyróżnik. Praga Południe dzielnicą zieleni. A trzeci to miejsce, które wybrali sobie artyści. Oni, czując atmosferę przedwojennej Warszawy, bo to ta część Warszawy, która nie uległa zniszczeniu w czasie II wojny światowej, wybrali sobie to, naszą dzielnicę jako miejsce dla swoich pracowni. Ułatwiamy im to. Stąd program Artystyczna Skaryszewska, w którym przekazujemy, udostępniamy lokale, nasze lokale użytkowe, na preferencyjnych warunkach artystom. To trzeci wyróżnik. Praga Południe, dzielnicą kultury. Wybudowaliśmy również trzy właściwie domy kultury w ostatnim siedmioleciu. Chcemy, żeby dzielnica Praga Południe wyróżniała się czymś na tle innych dzielnic. Miał swoją identyfikację. Praga Południe, dzielnica sportu, zieleń, kultury.